Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z o.o. w Słupsku, to firma, która zajmując się realizacją zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, ogromną wagę przykłada do ochrony środowiska naturalnego. Wizytówką dobrze znanego słupszczanom przedsiębiorstwa jest również najwyższa jakość zarządzania oraz świadczonych usług. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest firmą, której głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów, a także letniego i zimowego utrzymania ulic. To jednak tylko niewielka część pracy PGK. Przedsiębiorstwo zajmuje się ponad 50 różnymi rodzajami działalności, świadcząc swoje usługi na terenie 12 gmin, 3 powiatów i 2 województw. Na pozycję niepodważalnego lidera w branży na regionalnym rynku PGK w Słupsku pracowało blisko 50 lat. Od 2008 roku, gdy prezesem zarządu przedsiębiorstwa został dr Andrzej Gazicki, firma postawiła na dynamiczny rozwój. Charakterystyczne dla PGK stała się ciągła poprawa warunków pracy poprzez wymianę sprzętu i taboru oraz modernizowanie pomieszczeń, inwestowanie w rozwój pracowników dzięki permanentnym szkoleniom, nawiązywanie współpracy zagranicznej, szeroko rozumiana edukacja ekologiczna polegająca na organizacji konkursów dla najmłodszych, prowadzeniu ekologicznych zajęć, rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych i organizacji praktyk dla studentów Akademii Pomorskiej oraz Wyższej Hanseatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. PGK stawia również na ekologię, dzięki czemu jest kojarzone jako zielone przedsiębiorstwo. To wszystko sprzyja dynamicznemu rozwojowi firmy. Niektóre miejsca musimy doinwestować, niektóre miejsca przeorganizować. To wszystko musi razem jak jeden wielki organizm funkcjonować. Nie jest to łatwe, zarząd podejmuje cały szereg skutecznych w mojej ocenie i nie tylko mojej działań. Na szczęście efekty są coraz lepsze. Cieszy mnie to, bo firma jest coraz lepiej postrzegana przez klientów i zabezpiecza coraz lepiej potrzeby mieszkańców Słupska i terenu, na którym działamy. Jednym z 3 najważniejszych ogniw firmy jest zakład wywozu odpadów, który mieści się w tym samym miejscu co siedziba spółki, czyli przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku. To właśnie z ciężką pracą załogi ZWO słupszczanie spotykają się na co dzień przez cały rok. Podstawowym zadaniem zakładu jest przygotowanie napełnionych pojemników na odpady do odbioru, a także odbiór odpadów i dostarczenie ich do Bierkowa. Oto, by nasze miasto i region nie utonęły w produkowanych przez nas wszystkich tonach śmieci, dba kilkudziesięciu pracowników dysponujących 26 pojazdami, w tym 9 dużymi pojazdami bezpylnymi, 14 bramowymi oraz kilkoma mniejszymi, ale za to uniwersalnymi samochodami. Biorąc pod uwagę ogromny wzrost liczby klientów oraz chęć poprawy ich obsługi, jedna z pierwszych inicjatyw nowego zarządu spółki była reorganizacja procesu zamawiania usług. W 2008 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem nowoczesnego biura obsługi klienta, które rok później otworzyło swoje podwoje, całkowicie zmieniając formę kontaktu mieszkańców z PGK. Wcześniej obsługa nie przebiegała komfortowo ani dla pracowników firmy, ani tym bardziej dla tysięcy jej klientów, którzy musieli zmagać się z archaicznym i niewydolnym systemem. Interesanci przyjmowani byli w 3 skromnych i obskurnych pomieszczeniach, a opłaty zmuszeni byli uiszczać w kasie znajdującej się w innym budynku. Inna jakość prowadzona przez nowy zarząd pozwoliła już na szczęście o tym zapomnieć. Nowoczesna siedziba biura obsługi klienta powstała w miejscu, w którym dotychczas mieściła się stara i niefunkcjonalna świetlica. Klient wszystkie sprawy może załatwić na jednej sali operacyjnej bez konieczności szukania właściwych pomieszczeń, a może się do niej dostać bezpośrednio z ulicy Szczecińskiej. Funkcjonalna sala została wyposażona m.in. w telewizor LCD, który w czytelny sposób przedstawia każdemu szeroką gamę usług i konkurencyjną ofertę cenową firmy. Dobrze wyszkolona i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje załoga przy wyposażonych w nowoczesny sprzęt stanowiskach pracy w szybki i fachowy sposób pomaga klientom w załatwieniu ich spraw. Warto wspomnieć, że elektroniczny przesył danych klienta do systemu finansowo-księgowego znacznie skraca czas oczekiwania oraz upraszcza system obsługi. Biuro jest w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których wydzielono miejsce parkingowe. Biuro obsługi klienta jest mostem łączącym zamawiających usługi z zakładem wywozu odpadów. Klient w biurze uzyska informacje na temat wszystkiego, co wiąże się z interesującą go usługą, a pracownicy pomogą mu w doborze najkorzystniejszej oferty.
Poza podpisaniem stałej umowy na wywóz odpadów, klienci mogą skorzystać również z innych, coraz popularniejszych usług, dzięki którym można łatwo rozwiązać problem uciążliwych odpadów. Tych pochodzących z różnego rodzaju remontów czy budów można pozbyć się, zamawiając usługę polegającą na odbiorze worka jutowego o ładowności 1 tony lub kontenera o pojemności 6 m sześciennych. Ta usługa jest indywidualizowana i każdy klient otrzyma wystarczająco dużo czasu, aby zapełnić pojemnik, który odbierany jest tylko wtedy, gdy sobie tego zażyczy. Kolejną niestandardową usługą PGK jest organizowana od lat zielona kampania, dzięki której mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz działkowicze mogą oddawać odpady organiczne z ogrodów, takie jak skoszona trawa, liście czy ścianki żywopłotowe. Zielona kampania każdego roku trwa od kwietnia do listopada. Podczas zamawiania standardowego odbioru odpadów od mieszkańca domu jednorodzinnego w Słupsku klient decyduje, czy woli zakupić, czy dzierżawić pojemnik. Koszt usługi uzależniony jest od ilości osób nią objętych, ale bez względu na nią odpady mogą być odbierane raz w tygodniu. Po podpisaniu umowy klient może już spać spokojnie, bo usługa trafiła do realizacji. Zostaje ona wpisana przez pracowników biura obsługi klienta do specjalnego rejestru, który na koniec każdego dnia jest przekazywany do zakładu wywozu odpadów. Następnie zostaje ona dodana do istniejącego grafiku odbioru odpadów i dyspozytornia zakładu przekazuje nowe zadanie konkretnej załodze obsługującej dany rejon. Taka załoga w przypadku samochodu bezpylnego składa się z kierowcy oraz dwóch lub trzech ładowaczy. Każdy wie, co ma robić. Zlecenia i w ogóle grafiki wywozu kierowcy mają przygotowany dzień przed wyjazdem. Także jak przychodzą do pracy, to już mają wpisane, wiedzą gdzie, co mają wykonać. Także tu musi być organizacja pracy. Najgorzej to jest, jak ludzie zestawiają nam wjazdy do pojemników. Trzeba tak się nagimnastykować, żeby dojechać do pojemnika. Nieraz po prostu zostawiamy te pojemniki i przyjeżdżamy za godzinę, za dwie. Czekamy, aż ktoś odjedzie z tych pojemników. A nieraz trzeba prosić o interwencję z Straż Miejską. Wspomniane kontenery dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a w każdej z nich wyróżniamy kilka ich rodzajów. Mieszkańcy Słupska na co dzień najczęściej mają do czynienia z pojemnikami typu SPW, które mogą mieć pojemność 7, 8 lub nawet 10 m sześciennych. Są to kontenery na stałe ustawiane na potrzeby spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także mieszkańców osiedli o zwartej zabudowie. Do nich wrzucane są standardowe odpady komunalne. Do odbioru kontenerów wystarczy jedynie kierowca pojazdu, który jest dodatkowo przeszkolony w obsłudze urządzenia bramowego. Po przyjeździe na miejsce pracownik blokuje koła swojego samochodu, przyczepia kontener do bramy za pomocą łańcuchów i dzięki niezwykle wytrzymałym siłownikom już po chwili pojemnik znajduje się na pojeździe. Po przyjeździe z wysypiska pojemnik mamy pusty. I teraz będę stawiał go na ziemię. Dźwignia na dół, pojemnik idzie do góry. Po odstawieniu i zakładam rękawice ochronne, odczepiam łańcuchy, składam ramę, robię wokół pojemnika porządek, odjeżdżam do następnego pojemnika. Tutaj obok koło ściany stoi tak zwany odpad gabarytowy, czyli ponad, który nie wchodzi mi przez włas do pojemnika. Wtedy to zgłaszamy na bazę bałtycką, przyjeżdża ciągnik, przyjeżdżają pracownicy, ładują to na przyczepy, wywożą na wysypisko. Pozostawione w pobliżu kontenera odpady stanowią istotny problem. Niekiedy mieszkańcy skarżą się na to, że nie zostały one odebrane, ale jak widać sam kierowca nie jest w stanie wszystkich zebrać i wrzucić do kontenera właśnie za mieszkańców. Dlatego w takich sytuacjach do oczyszczania terenu wokół kontenera musi być wysyłana dodatkowa ekipa pracowników, co zwiększa koszty i czas realizacji zadań. Kierowcy PGK są podzieleni na 6 stałych rejonów pracy w Słupsku oraz zajmują się wywozem odpadów na zlecenie mieszkańców i firm. Dziennie każdy kierowca jest w stanie wykonać od 6 nawet do 12 kursów z miejsca postoju kontenera do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Bierkowie.
Dla pracowników PGK okres wakacyjny to czas szczególnie wytężonej pracy. Od 11 lat słupska firma odpowiada za kompleksowe utrzymanie czystości w miejscowościach Pasa Nadmorskiego, który jest wizytówką naszego regionu. Skuteczność, konsekwencja oraz regularność w podejmowanych działaniach, a także sumienność wykonywanej pracy przez załogę PGK są niezwykle ważne dla całego regionu. Zadowolony turysta wypoczywający w czystym i zadbanym miejscu to prawdziwy skarb, ponieważ dzięki temu jest wielce prawdopodobne, że ponownie nas odwiedzi. Wczoraj jak wieczorem byliśmy z mężem na spacerze, nie było śmieci, czyli ktoś chyba to zbiera, tak? Tak mi się wydaje. Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Naszym zdaniem jest ok. Sporo koszy, przy wyjściu są toalety, także jest w porządku. Jeżeli chodzi o czystość, jest ok. Rozumiem, że ludzie nie palą teraz na plaży i dlatego może ten piasek jest dlatego czystszy. Według mnie jest wszystko w porządku, jest czysto. Nie narzekam. Zauważyłem znaczną poprawę. Przyjeżdżam tutaj praktycznie co rok i mówię, coraz każdy rok jest coraz ładniejszy i coraz fajniejszy. Podczas lata PGK zajmuje się utrzymaniem czystości w Rowach, największym kurorcie gminy Ustka, a także w Poddąbiu, Dębinie, Orzechowie oraz Lędowie. Do przedsiębiorstwa należy również sprzątanie na wschodnim krańcu Usteckiej Linii Brzegowej. To łącznie aż około 28 km pasa nadmorskiego. PGK nie ogranicza się jednak jedynie do utrzymania czystości na plażach. Pracownicy zajmują się ponadto odbiorem odpadów w pojemnikach, kontenerach oraz workach, opróżnianiem koszy ulicznych, mechanicznym i ręcznym zamiataniem ulic i deptaków, a także utrzymaniem zlokalizowanych przy plażach toalet. Odbiór odpadów od przedsiębiorców i mieszkańców posiadających stałe lub sezonowe umowy odbywa się w ciągu lata codziennie. Nasza współpraca od wielu lat dobrze się układa, co widać po tym, że nie szukamy żadnej innej firmy, tylko współpracujemy z firmą PGK, czyli zarówno my jesteśmy zadowoleni, jak i firma PGK na pewno jest zadowolona z nas. Nasze odpady są zabierane systematycznie, nawet codziennie. Nie jest to uciążliwe. W godzinach jest to robione zawsze porannych, także ani ja nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu z tego tytułu, to tym bardziej turyści. Z firmą PGK współpracujemy od ponad 2 lat. Jesteśmy z tej współpracy bardzo zadowoleni. Następuje wywóz wszelkich nieczystości z terenu budowy w dużych kontenerach. Na dzień dzisiejszy nasi klienci podpisują umowy z firmą PGK odnośnie wywozu nieczystości. Dla każdego klienta z naszej dzielnicy jest udzielany rabat w wysokości 3%. Jestem niezmiernie zadowolony i my jako tutaj osoby zarządzające powiatem z tego, że takie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej funkcjonuje na naszym terenie, gdyż jego działalność jest proekologiczna. Firma w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija, co sprzyja oczywiście ochronie naszego środowiska i myślę, że takie firmy trzeba promować, bo to jest rzeczywiście firma, która przynosi nam chlubę. Każdego dnia już od godziny 4 rano pracownicy PGK dbają o to, by przebywanie w kurorcie było jak najbardziej komfortowe. Do godziny 8, gdy pierwsi turyści pojawią się na plażach, by zażywać kąpieli morskich i słonecznych, piasek pod ich kocami, ręcznikami jest wolny od jakichkolwiek pozostałości po dniu poprzednim. Każdego ranka plaże są ręcznie sprzątane przez ekipę kilkunastu pracowników. Dodatkowo co 2 tygodnie przeprowadzane jest bronowanie piasku, aby go wyrównać i usunąć zanieczyszczenia dostarczane przez fale. Są wśród nas niestety ludzie, którzy nie wyrzucają odpadków domowych do koszy, do śmietników ustawionych przy swoich posesjach na osiedlach, tylko biorą całymi workami, wywożą do lasu. Straż Leśna wie mniej więcej, gdzie notorycznie są wyrzucane odpadki. I tam, proszę Państwa, będziemy szczególnie patrolowali te rejony lasów. Zachęcam Państwa, żebyście tego nie robili, bo ponieważ to grozi nie tylko surowymi karami pieniężnymi, ale także nawet i pozwami sądowymi. Także niech Państwo będą przezorni i tego nie czynią.
Aż 2 razy w tygodniu, przed i po każdym weekendzie w nadmorskich kurortach pojawia się pojazd odbierający od przedsiębiorców mieszkańców dodatkowe worki na odpady, zarówno te komunalne, jak i z wyselekcjonowanym szkłem i tworzywami sztucznymi. Niestety nie wszyscy w sposób należyty dbają o czystość swojego otoczenia, a niektórzy nawet chcą zaoszczędzić na trosce o środowisko naturalne. Jakże częstymi są przypadki wywozu śmieci do lasów lub podrzucania ich pod pojemniki należące do innych osób. Jednak niezależnie od rodzaju odpadów, miejsca ich wytworzenia i odbioru lub sposobu przechowywania, dzięki ciężkiej pracy Zakładu Wywozu Odpadów PGK trafiają one w końcu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. Tam część z nich rozpocznie zupełnie nowy rozdział w swojej historii i zostanie przygotowana do powtórnego przetworzenia. Ale o tym, jak funkcjonuje składowisko w Bierkowie i jak wygląda droga odpadów w jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju, dowiedzą się Państwo w kolejnej części naszego cyklu.